Cześć, witam w kolejnym odcinku już recenzji czy coś w tym stylu. Dzisiaj was nie zaskoczę, dzisiaj będzie lektura, którą przynajmniej autor, którego wszyscy znamy, wszyscy kochamy. Mam taką nadzieję, że skoro tu jesteście, to go kochacie. Chodzi o profesora Tolkiena. Tak, obiecałem, że ma być. W końcu jest. Wszyscy profesora Tolkiena znają, szanują. Itp. itd. Nie będę omawiać Władcy Pierścieni czy Hobbita, no bo to wiadomo, no każdy, jeżeli nie czytał, to oglądał film, jeżeli nie oglądał filmu, to czytał, a na pewno większość z was robiła zarówno to i to, także nie będę się na tym skupiać, każdy zna treści tych dzieł. Skupimy się na takich trochę mniej znanych dziełach Tolkiena. W sumie nie wiem z jakiego powodu, jeżeli mam być szczery, ale są mniej znane, wciąż osadzone w świecie Śródziemia. Silmarillion. Silmarillion, proszę państwa, jest to książka, która pokazuje świat Tolkiena w troszkę innym obliczu. W Silmarillionie mamy do czynienia oczywiście z całym powstaniem świata, w którym dzieje się akcja Władcy Pierścieni, Hobbita, historia tego wszystkiego, bogowie, elfy, pierwsze królestwa, wojny, Silmarillion, Silmarilli, Silmarillie, chyba tak, Silmarillie, czyli kryształów, które sobie Morgoth, bo Morgoth, warto zwrócić uwagę, że to Morgoth jest takim, można powiedzieć, głównym złym u Tolkiena, wcale nie Sauron, Sauron był troszkę później, tak czy inaczej Silmarillion. I tu jeszcze parę słów na temat tej książki. Świetna książka, ogólnie rzecz biorąc naprawdę jedna z moich ulubionych, zdecydowanie. I uważam, że każdy, kto Tolkiena zna, każdy, kto Tolkiena czytał kiedykolwiek, myślę, że powinien do Silmarillionu jednak zajrzeć, ponieważ jest to książka naprawdę wybitnie napisana. Tak samo epickim stylu, tak? Jeżeli ktoś czyta Władcy Pierścieni, doskonale wie, o czym mówię, wie, że no jednak jest to książka świetna, tak? Jest to napisane w tak epicki sposób. Naprawdę, postacie żyją, tak? Wiele też piosenek jest w latach, jakieś tam wiersze. Bardzo, bardzo mrocznie, bardzo dobrze. Także Silmarillion zdecydowanie, mówię, powstanie świata, historia, właściwie całego, wszystkie najważniejsze wydarzenia z pozostałych er są doprawdy tutaj świetnie zamieszczone. I no ja się cieszę, że coś takiego jednak powstało, tak? Dla ludzi, którzy fascynują się Tolkienem, tak jak ja, myślę, że będzie to obowiązkowa lektura. Dalej mamy, proszę państwa, Dzieci Turina, chociaż nie wiem, czy nie powinienem na początku pokazać niedokończonych opowieści. Ja powinienem na samym początku pokazać niedokończone opowieści, ponieważ jeżeli zastanawiacie się, bo być może tak jest, czy by nie kupić, od razu powiem wam jedno. Proszę nie kupować tego. Tego proszę nie kupować, kupcie to. Ponieważ tu jest to, znaczy tutaj jest to. Dzieci Hurina są... Boże, tak, dobrze. Dzieci Hurina są w niedokończonych opowieściach. Są, tylko bardziej rozbudowane są w Dzieciach Hurina. Tutaj jest ta historia skrócona, ale ogólnie rzecz biorąc w 100% da się zrozumieć. Niedokończone opowieści to jest tak naprawdę to samo co Silmarillion, można powiedzieć. Tutaj, jeżeli chodzi o treść, jeżeli chodzi o cokolwiek innego, nie ma większych różnic. No, może mniej na temat jakichś takich genes jest. Ale ogólnie rzecz biorąc, wciąż Tolkien nam rozbudowuje świat, w którym toczy się akcja Hobbita oraz Władcy Pierścieni. Tak poznajemy ten świat dokładnie, poznajemy historię tego świata, postacie, które są znaczące, które były znaczące. Warto też wspomnieć, że w Silmarillionie koniec to jest streszczenie Władcy Pierścieni. Czyli można powiedzieć, że no już tak autor jednak, kiedy pisał Silmarillion, wiedział, że jak się wszystko zakończy. Także niedokończone opowieści bardzo polecam oczywiście. Bardzo powiem do Silmarillionu też ta cała historia, która naprawdę się nie nudzi. No i na sam koniec przygotowałem jeszcze książkę, którą ja no tutaj zapłaciłem dużo więcej, przepłaciłem strasznie, jeżeli mam być szczery, no ale czego się robi dla miłości dla Tolkiena, tak? Tolkien jest moim
strażnikiem, moim mistrzem, można powiedzieć. Także ja dla Tolkiena jestem w stanie wydać naprawdę wiele. Księga Zaginionych Opowieści, proszę Państwa. Księga Zaginionych Opowieści jest właściwie tym samym, co Niedokończone Opowieści oraz Silmarillion. Jest właściwie tym samym. Tutaj mamy troszeczkę jakieś tam też szczegóły wtrącone na temat światów, na temat stworzenia, znaczy światów, tam jest świat jeden, jakby tutaj patrzeć, świata, chciałem powiedzieć. Na temat stworzenia, na temat bogów, na temat ich walki w tym świecie, na temat elfów, na temat ludzi, na temat upadku królestw, jest tego naprawdę dużo. Nie są to książki grube, bo one mają po 400 stron może, także jakby ktoś był głodny, że tak powiem, na Tolkiena, to je po prostu połknie raz, dwa, trzy, prawda? Nawet bez gryzienia, można powiedzieć. Także no na pewno, jeżeli ktoś lubi, to na pewno słyszał. Wątpię, żeby nie słyszał. Jeżeli się zastanawia, mówię tak, ponieważ jest to świetnie napisane. Genialnie, nie żałuję, to są, proszę Państwa, poza jeszcze koncertem na Palm Def, na bilety na koncert, to są jedne z najlepszych wydanych przeze mnie pieniędzy, naprawdę. No i jeszcze na pewno tam Malazanska Księga Poległych i kilka innych, no ale. Myślę, dosyć istotnym faktem jest wspomnienie o tym, że wszystkie te książki są opatrzone komentarzem Christophera Tolkiena. Christophera? Wydaje mi się, że Christophera. Christophera. Powiem tak, no jest to fajne i nie, bo jednocześnie poznajemy notatki Tolkiena, tak jak w wypadku Howarda, tak tam też mówią, że są notatki, poznajemy ten sposób myślenia, tak obszar, można powiedzieć, tego jego rozumowania tego świata. W sumie dobrze, no na pewno też Christopher Tolkien, no bez obrazy, chciał to zrobić na pewno też dla pieniędzy, tak? Ale jednak fajnie, że coś takiego powstało, tak? No gdyby na to nie patrzeć, gdyby nie Christopher Tolkien, najprawdopodobniej nie wyszłyby te tony. I o czym jeszcze mogę wspomnieć? To są wszystkie wydania po polsku. I są też, nie pamiętam jak się nazywa, już szczerze powiedziawszy, księga, może to są Księgi Zaginionych Opowieści, bo akurat te księgi już nam nie będę pokazywać, ale to co wam pokazywałem, prawda? Dobra, zresztą, żeby nie było. To jest, proszę Państwa, pierwszy tom? Pierwszy albo drugi, no nieważne, to nie ma w chwili obecnej żadnego znaczenia. Tomów tego typu jest, no nie jest, 4, żeby was nie skłamać, może nawet więcej. Ale 4 są, chyba są. I to jest jeden z tych. Te tomy też składają się, mówię, to jest wszystko to samo. Tolkien stworzył Władcę Pierścieni, stworzył Hobbita, gdzie jest taka główna akcja. Natomiast w tych wszystkich książkach dowiadujemy się o historii po prostu. Tam się nie mamy co jakoś specjalnie na temat jednego bohatera, nie skupiam się na jednym bohaterze. No przez Silmarillion może mamy, tak, rzeczywiście. Ale jednak nie skupiamy się, bo wiemy, że najprawdopodobniej już przez długi czas o tym bohaterze nigdy nie usłyszymy. Także no, wiecie o co mi chodzi. Tak jak powiedziałem, bardzo przyjemna lektura, tak? Bardzo przyjemna lektura, w 100% polecam. Wydania po angielsku są, też zapomniałem o tym wspomnieć, że jest dużo tomów jeszcze tego typu, ale są tylko w oryginale. Chciałem kupić w oryginale, szczerze mówiąc, no bo jakby nie widzę jakiegoś większego problemu w tym, żebym miał to przeczytać w oryginale. Ale jednak nigdzie nawet tego nie mogę znaleźć w oryginale. Także niestety, tak to bym wam tu pokazał, gdybym miał. Jeżeli chodzi o świat Tolkiena, no on jest bardzo, wiadomo, rozbudowany, ciekawy, wspaniały, niesamowity. Masa, nie wiem, różnych określeń może się nasuwać. Podział dobra i zła, no tutaj Tolkiena jest klasyczny, ale mówię, to jest podstawowa tak naprawdę sprawa. Nawet po przeczytaniu Władcy Pierścieni czy Hobbita, na pewno to zauważyliście, że pomimo tego, że jest dobro, jest zło, oni się tam z sobą biją, ale u Tolkiena jest to jednak bardzo majestatyczne. To jest bardzo majestatyczne. W wielu książkach jest może jakiś tam lord, jest jakiś tam król, jest tam Bóg wie kto jeszcze, jakiś władca jakiegoś legionu, który tam jest przedemoniczny, czy coś w tym stylu. Większość tych postaci w gruncie rzeczy
One są fajne, ale jakby nie będę się nimi jakoś specjalnie jarać, prawda? Natomiast tutaj naprawdę to wszystko, to samo jest troszeczkę jak George'a Martina. Tam ten lord to jest lord, tak? Natomiast no, u Tolkiena właśnie jest w bardzo podobny sposób to wszystko. Znaczy u George'a Martina jest podobny do Tolkiena, tak? Zresztą też zacznijmy od tego, że Tolkien, no w gruncie rzeczy rozpoczął troszeczkę fantastykę. On tam się sugerował, na pewno czytaliście. Jak nie, no to wam powiem, że się sugerował przecież milionami różnych mitów celtyckich, mitologii jakichś, nie wiem nawet dokładnie jakich, już nie pamiętam. Ale jakby no też nie było tak, że wstał rano i o Boże stworzył super świat. Na pewno tak nie było. Skądś tam musiał swoje motywacje, inspiracje czerpać. Myślę, że to tyle. Nie będę jakoś tam specjalnie już się rozgadywać, chociaż wydaje mi się, że już to zrobiłem. Widzimy się następnym razem. Ja już dziękuję za uwagę. Na razie.